A oto zielony święty pancerz z zestawu, czyli klatka duszy nieśmiertelnego króla. Oczywiście wypadła na Areas 85. Pancerz powyżej 1000, 2 do zdolności bojowych, szansa na rzucenie uroku oraz odporność na trucizny 50%. Tutaj eleganckie ostrze, czyli trzeciopoziomowa szabla, tak zwany krwawy księżyc. Bardzo fajny element ma, mianowicie może przyzwać krwawego golema na 15 poziomie. Poza tym wykrada życie, daje życie za każdego zabitego przeciwnika, także raz co drugie średnio obrażenie otwiera ranę. Tutaj luna, czyli trzeciopoziomowa, chyba mała tarcza. Ja ogólnie tylko kilka przedmiotów teraz pokazałem, takich trzeciopoziomowych. Luna, tak jest, czyli czarnodębowa tarcza. Bardzo szybki blok, absorbuje obrażenia od zimna, daje dużo do życia oraz dużo do zręczności. Fajna sprawa. I rzuca osłabienie jeszcze przy otrzymaniu ciosu. Pięciopoziomowe. Balrogowe ostrze, też trzeciopoziomowa broń obręczna. Taka sobie w sumie. No, obrażenia ma potężne, tam pod 400 chyba podchodziły te maksymalne, tak jest. Taka ogniowa broń ogólnie rzecz biorąc. Plus 3 do umiejętności posługiwania się ogniem, jeszcze dodaje obrażenia od ognia. Zobaczcie, prawie 5 stówek maksymalne, także potężne. A tutaj próbowałem zrobić w miażdżycielu eterycznym miejsca na klejnot. Formuła RAL, AMN oraz doskonały ametyst losuje miejsca na klejnot. Wylosowało mi jedno, czyli totalna lipa. A tutaj próba wylosowania miejsc w eterycznej krakenia muszla to chyba była, tak jest. 750 obrony, wylosowało dwa miejsca, czyli lipa, ale zauważcie, że obrona wzrosła do 1125. Tak to jest, jak się robi miejsca na klejnot w kostce Horadrimów, w przedmiotach eterycznych, dokładnie w eterycznych zbrojach, bo to tylko działa w zbrojach. Pancerz zostaje wtedy podniesiony jakby. Tutaj zagadkowy topór wypadł. Nie dość, że eteryczny, to jeszcze od razu miał 4 miejsca na klejnot. Bardzo fajna sprawa. Ja ten toporek, znaczy ten zagadkowy topór potem na pewno wykorzystam, to będzie na filmiku. Tutaj wypadła zbroja chaosu z zestawu, czyli łuski Trankoula, bodajże to się nazywało, tak? Tak jest, łuski Trankoula. 2 do przywołań dla nekromanty, szybsze bieganie, chodzenie, obrona przeciwko pociskom i odporność na zimno tam była. A tutaj robiłem sobie teścik na nagraniu, czy na pewno można kraftować amulet korzystając z klejnotów w oprawie innego niż magiczny. Użyłem do tego celu klejnotu rzadkiego i okazało się, że można. I na tym etapie wejdziemy sobie już do aktu piątego. Myślę, że to jest najwyższy czas i tak długo zwlekałem. Niedługo wskoczy nam 91 poziom. Niewiele brakuje, ja specjalnie wybrałem taki moment, żeby właśnie ten poziom w miarę szybko został zarejestrowany tutaj na nagraniu. I tak pomalutku, zachowując wielką ostrożność, będziemy się przeciskać przez ten piąty akt. Od waypointu do waypointu, od questa do questa. Mam nadzieję, że tutaj nie padnę gdzieś. Najbardziej na początku, właśnie głównie na początku, to obawiam się w piątym akcie na Helu, no, typowych istot strzelających obrażeniami fizycznymi. Jacyś łucznicy, te kolczaste szczury, takie o na przykład oni. Łucznicy szkieletowi, ale najbardziej boję się, pewnie kojarzycie, w drugim akcie były takie kotołaki. Znaczy, nie wiem, czy to się nazywało kotołaki. Takie kotopodobne istoty rzucające oszczepami. Coś takiego jest bardzo, bardzo groźne tutaj w piątym akcie. Zwłaszcza przeciwko postaci takiej jak moja. Chwila nieuwagi i mogą nas tymi oszczepami bardzo szybko zgasić tutaj. No ale póki co mamy szkieletowych łuczników. Nie powinno być aż tak źle. Myślę, że będę tutaj wszystko ładnie kontrolował. Będę szedł przy krawędzi, żeby jednak no, zahaczać tych przeciwników jak najmniej. I postaramy się wykonać zadanie z Szenkiem Nadzorcą. No, momentalnie to i wszystko pada, na pewno włączyłem poziom piekło, druzgocące ładnie wchodzi tutaj w nich. I trzymamy kciuki, żeby było dużo demonów. No, na starcie wylosowało nam szkielety, pomimo tego, że jakieś martwe demony, te rozrzynacze śmierci leżą, czy coś takiego, zapomniałem jak to się zwie, no ale na pewno dużo demonów w piątym akcie też będziemy spotykać. Tak strzelam na wiwat co jakiś czas, na tyle dużo, że mi ta mana zaraz cała zejdzie, o. O, ale sobie... Zaraz, co to za przeciwnicy byli? Szkielety. Zaraz, a to ja ze szkieleta pobrałem manę? Niemożliwe, w coś tu innego musiałem jeszcze trafić. Może w katapultę jakąś tam.
bo ze szkieletów raczej many nie mogę pobierać. Wszystko jedno, czy to piąty akt, czy inny akt na Helu. Ale mana się odnowiła, w każdym razie jest fajnie. Z katapulty chyba mogę pobierać manę. Tak myślę, chyba pobrałem manę z tej katapulty. O, albo z tych, kolczastych szczurów, też mi się one zbytnio nie podobają. Też strzelają obrażeniami fizycznymi. Nie lubię tego, no, pomimo tego, że mam ten nasz sznur Verdungo, który absorbuje obrażenia fizyczne aż 15%, aż albo tylko. No, ale lepsze to niż nic. Tak jak mówiłem, ciężko znaleźć w Diablo odporność na obrażenia fizyczne. Tutaj na pewno nie jest lokacja dla mnie do zdobywania doświadczenia czy do szukania przedmiotów. Po prostu chcę się przycisnąć do jakichś takich lokacji, na których zatrzymam się na dłużej. I tam sobie tych przedmiotów poszukamy, pozdobywamy doświadczenia na pewno. Oho, mamy już ten przesmyk, czyli jesteśmy na półmetku. Tu jest gdzieś ten taki gremlin, czy jak to się zwie, właśnie on, zaklętym zimnem. Padł bez problemu. No i ten poziom tutaj widzę, no już nam wskoczył troszeczkę. Drgnął ten pasek. No pewnie będzie szło... Znaczy no może jeszcze nie tutaj, ale jeszcze trochę i... dostaniemy się na takie obszary, gdzie już to doświadczenie będzie szło szybciej na pewno niż... w czwartym akcie, tam jak sobie chodziłem na tego Diablo. No ale tam musiałem troszeczkę się zatrzymać na dłużej, zdobyć przydatne przedmioty. Żeby móc jednak dozbroić tę Amazonkę. Jeszcze jej nie dozbrajałem, znaczy właściwie to dozbroiłem trochę. Zaraz wam pokażę, co się zmieniło, jeszcze chyba o tym nie mówiłem. Ale chodzi o to, że zakupiłem wiele przydatnych run, z których prędzej czy później pewnie coś dla niej zrobimy. Właściwie już mógłbym zrobić coś dla niej przydatnego. Ale tak sobie pomyślałem, że nie będę tego od razu robił. Będę robił coś z run oraz nie z run za każdym razem, jak wykonam jakiegoś questa tutaj w piątym akcie. To będzie taka dodatkowa nagroda dla mnie za wykonanie questa. Na przykład jak zabijemy Szenka Nadzorcę, to zobaczycie, co ja takiego zrobię tej mojej Amazonce. No i to pewnie już niedługo. Gdzieś tutaj ten Szenk lada chwila będzie pewnie stacjonował na tym swoim wzniesieniu. Ja cały czas idę blisko krawędzi. No nie ma wielkich problemów, ale też nie było bossów, także nic się strasznego nie dzieje. Ale tak jak mówiłem... Oj, trzeba uważać. Ale tak jak mówiłem, zobaczcie, jak ta tarcza się szybko załącza. Ta tarcza mrozu, czy jak to się zwie, zbroja mrozu chyba. Ale tak jak mówiłem, najgroźniejsze są te właśnie koty z oszczepami. Nawet jak bossa nie ma, to one naprawdę potrafią sprawiać wiele problemów czasami. A co dopiero jakby bossa wygenerowało z jakąś zwiększoną siłą, czy coś takiego. W każdym razie ta zbroja mrozu nam się na pewno załączyła. Ona nawet sporą szansę ma na załączenie się. Jak mnie ostrzeliwali tymi strzałami, to widzieliście, że tak aktywowała się co jakiś czas. Także obronę mamy na pewno teraz zwiększoną. Jeszcze przechwyciłem kapliczkę. Pokażę wam zaraz, tylko może zabijemy tego Szenka. Albo wcześniej wam pokażę. Bo zmieniłem dosyć istotną rzecz w ekwipunku. O, gdzie tutaj można stanąć sobie, żeby nic nam nie przeszkadzało? Dobra, tu jest chyba bezpiecznie, co? Chociaż nie, tej katapulty mogą nas ostrzeliwać. Dobra, idziemy dalej. Będę w mieście, to wam pokażę. Musimy tego Szenka szybko załatwić. Szenka Nadzorcy. A bez problemu powinno pójść, zwłaszcza, że on jest otoczony chyba demonami, co? To są chyba demony. Te, które przekształca w tych takich jakby samobójców, coś takiego. Chyba demony były. Tutaj mają niewrażliwość na ogień, zarówno te kolczaste szczury, jak i chyba te szkielety. Nie zwróciłem uwagi na te szkielety. Nie, szkielety mają niewrażliwość na trucizny. Ale to nam nie przeszkadza. Nasza potęga to są głównie obrażenia fizyczne. Zwłaszcza, że aby druzgocące uderzenie weszło, to musimy zadać obrażenie fizyczne, co najmniej jedno. Także największy problem się pojawia, jak trafiamy na przeciwników z niewrażliwością na obrażenia fizyczne. No i do tego by się przydał jakiś przedmiot, który rzuca klątwę, zwiększenie obrażeń. To także automatycznie jakby obniża odporność na obrażenia fizyczne. W krytycznym przypadku może nawet znieść niewrażliwość na obrażenia fizyczne. To się bardzo przydaje, tylko że nic takiego nie mam. No z tego co wiem, to w różdżkach dla nekromanty wyładowań tej klątwy być nie może, czyli nie mogę sobie po dwu ustawić takiej klątwy. Musiałbym znaleźć na przykład specyficzny artefakt, unikat.
unikat, który ma wyładowania takowej klątwy. Na przykład chyba Malter de Fer unikatowy ma chyba 3 wyładowania klątwy oru na gul wypadła. 3 wyładowania klątwy zwiększenia obrażeń. Tylko że na przykład, wiecie, jak macie jakiś... Znaczy nie wiem, czy akurat reparacja tego Malter de Fera byłaby droga, aby te ładunki odnowić. Bo czasami są takie problemy, że niby macie jakieś potężne wyładowania, cieszycie się, a potem patrzycie, że naprawa takiego ekwipunku kosztuje bardzo dużo kasy. Wtedy na przykład czasami warto kombinować sobie naprawę, reparację przedmiotów w kostce Horadrimów, zamiast wydawać kasę. Tam była taka formuła, chyba ten popsuty przedmiot plus runka Ord, czy runka Ord plus jeszcze nadkruszony kamień, coś takiego było. Do naprawy sprzętu w kostce. Ludzie czasami skupują masowo runki Ord. Nie tylko do craftingu. Też nie wiem, czy właściwie do craftingu była Ord potrzebna, ale wiem, że na pewno między innymi skupują masowo runki Ord właśnie do reparacji broni, kiedy taka reparacja broni jest niezwykle kosztowna. Dobra, szenk nadzorca padł, nawet zbytnio się nie zorientowałem kiedy. Się tak zagadałem. Rubin bez skazy weźmiemy, strzały weźmiemy, trochę kasy, jakiś dziret tu wypadł. O, jeszcze tu jest szafir bez skazy. Dobra, i tutaj sobie zaznaczę punkt nawigacyjny. Szkoda, że poziom na mnie wpadł. Ale już jesteśmy kawałek dalej. Ojejku, nie spodziewałem się, że tutaj będą stać na drodze tak blisko waypointa. Runka Amn wpadła jeszcze. Świetnie. Skoczymy sobie do miasta, do Harrogate. I tak jak powiedziałem, mamy na pewno nagrodę za to, czyli będziemy mogli zrobić dziurkę u Larzuka, tak? U de la Jeu, u tego Francuza. I jeszcze powiedziałem, że za wykonanie każdego z questów będę miał taką osobną nagrodę. I właśnie teraz wam o niej powiem, ale zanim wam o niej powiem, to jeszcze może sobie tutaj uzupełnimy różne takie podstawowe sprawy, czyli musimy na pewno dokupić miksturki. Zidentyfikujemy przedmioty, mogłem w sumie do Kejna zajść. Pierścionek byle jaki, talizmanik byle jaki. Jeszcze tu jeden amulet byle jaki i talizman lipny. Chyba 7% w małym talizmanie maksymalnie szansy na zdobycie magicznych przedmiotów może być. Ale runka gul wypadła, to tak sympatycznie dosyć, co? I teraz tak. Dobra, pomalutku. Aha, miałem wam pokazać, co się zmieniło. Zmieniła się pochodnia piekielnego ognia. Miałem wcześniej dużo słabszą. Ta jest prawie perfekcyjna. Ma maksymalny bonus do wszystkich odporności, 20. I prawie maksymalny bonus do wszystkich atrybutów, 19. Tu jest maksymalnie, może być 20. A poza tym to, co było. O, czyli taka pochodnia, super sprawa. Anihilusa mi się lepszego nie udało zdobyć, ale i tak mamy super tego Anihilusa. 10% zdobytego doświadczenia, praktycznie prawie maksymalne atrybuty, plus 19, jeszcze wszystkie odporności, plus 15. Bardzo drogi taki Anihilus jest, jakbym chciał go sprzedać. Kupiłem go tanio stosunkowo, bo to kupiłem od mojego widza, który sprzedał mi go no, dużo, dużo taniej niż jest on warty w rzeczywistości, także jest super. I teraz tak, dobra, może sobie zostawimy tutaj klejnotki. Tutaj runka Ber czeka, ale runka Ber to będzie nagrodą za wykonanie innego questa, jeśli uda mi się przeżyć. To jeszcze o tym nie będę mówił. A póki co moją nagrodą za wykonanie pierwszego questa będzie, tylko muszę na razie wyjść tutaj z gry, założymy sobie grę moją inną postacią, mułem, który trzyma takie specyficzne przedmioty. Procek... Klocek sobie założymy. O, i chodzi o to, że ja tutaj trzymam ten zagadkowy topór, który wypadł tam wcześniej. Pamiętacie? Nie wiem, czy ja to pokażę na filmiku, jak on wypada, jak go znalazłem, ale chyba pokażę. W każdym razie coś takiego wypadło na rzece płomieni. Ja w tym dziurek nie robiłem. On od razu wypadł z dziurkami, od razu wypadł eteryczny. Bardzo fajny dla najemnika, bo jak jest eteryczny, to ma zmniejszone wymagania od razu oraz o 50% zwiększone obrażenia. I tutaj sobie zrobimy słówko. Ja już sobie uszykowałem tutaj podsłówko runy. Runa Ham, druga runa to Sur, potem runa Jo i runa Lo. O, to jest Duma.
Duma. 25% szansy rzucenia 17-poziomowego zaklęcia Ściana Ognia przy otrzymaniu ciosu. To dostanie najemnik ogólnie. Gdy przedmiot jest noszony, zapewnia 17-poziomową aurę koncentracja. To jest masakra. Koncentracja, wiecie, zmniejsza szansę na to, że zostanie przerwany nasz atak, gdy otrzymujemy cios, oraz kolosalnie zwiększa obrażenia, także będziemy mieli jeszcze większe obrażenia. Oraz najemnik te obrażenia też będzie miał zwiększone. Tutaj maksymalnie mogło wylosować ten poziom aury nawet 20%. I z tego co wiem, nie wiem czy to jest prawda, ale z tego co słyszałem, to jeżeli jakieś bonusy są losowane, jak robimy słówko runiczne, na przykład tutaj był losowany poziom tej aury, no nie? To mamy większą szansę na te wylosowane bonusy wtedy, gdy przedmiot jest jeszcze wysokiej jakości, czy tam dobrej jakości. Tutaj akurat ten przedmiot dobrej jakości nie był, no więc wylosowało nam aurę taką, jaką wylosowało. No, by był dobrej jakości, to wtedy szansa na lepszą aurę byłaby większa zapewne. O, także tutaj zobaczcie, 294% premii do skuteczności ataku ma, no taki niezbyt zaokrąglony ten bonus jest, czyli pewnie też go losowało. Też by nam się przydała jakby większa, lepsza jakość tej broni, pewnie by wylosowało lepszą tę skuteczność ataku. Poza tym, 1% obrażeń zadanym demonom zależy od poziomu postaci. No ta postać muła, na której ja tutaj teraz jestem, to ma poziom pierwszy, więc te obrażenia zadane demonom są malutkie. Najemnik będzie miał te obrażenia na pewno dużo większe. Kolosalne obrażenia od błyskawic, tutaj jeszcze są szansa na zabójcze uderzenie, czyli na zadanie podwójnych obrażeń, nie mylić z druzgocącym uderzeniem. A poza tym takie fajne elementy osłabiające, typu oślepienie celu, zamrożenie celu, no nie? Poza tym bonus do żywotności mamy oraz uzupełnianie życia. No i dodatkowe złoto od potworów też zależy od poziomu postaci. O, i takie coś ja przekażę najemnikowi, także zrobię tutaj małe cięcie, niech się utrwali mi ta gra, żebym mógł wyrzucić tutaj ten przedmiot i potem wejść moją amazonką. Czyli zaraz pewnie do was wrócę. Okej. Oto moja nagroda za wykonanie pierwszego questa w akcie 5 na Helu. Najemnik coś takiego teraz dostanie, zauważcie. Obrażenia ma maksymalne ponad 2000, minimalne 704 i powinien mieć załączoną aurę koncentracji, tak jest. Jeszcze w tej chwili nie ma odpalonej aury mocy. Jak odpali aurę mocy, znaczy no te aury dwie powinny się kumulować, czyli powinniśmy mieć obrażenia zarówno z aury mocy, jak i z aury koncentracji. No, mam nadzieję, że tak będzie. Tylko aurę mocy będzie musiał jeszcze załączyć sobie w terenie. Ta aura jeszcze na mnie nie działa. Też musimy wyjść w teren, aby tak się stało. No to co, przetestujemy to sobie chyba od razu, co? Odpalimy Walkirię i pójdziemy tam, gdzie skończyliśmy, czyli na zlodowaciałą wyżynę. I teraz będziemy szukać żołnierzy na zlodowaciałej wyżynie. Tutaj będzie boss na starcie, pewnie pamiętacie. Postawimy mu Walkirię przed nosem. To nie są demony jednak. Kurczę, myślałem, że te istoty to są demony. No trudno, ale i tak sobie z nimi radzimy bez problemu. Aura na mnie działa. I teraz też czekamy, żeby załączyła się ta aura mocy. To może trochę potrwać. Najemnik musi pewnie troszkę powalczyć. A, no i poza tym już teraz można zobaczyć, tylko żeby mnie tutaj coś nie zaciukało. Możemy zobaczyć tutaj, że obrażenia zadane demonom 90%, czyli taki procent, jaki poziom postaci ma nasz najemnik. I 168% dodatkowe złoto od potworów. Tylko nie wiem, jak to jest z tym złotem od potworów w przypadku najemnika. Chyba to działa podobnie jak z szansą na zdobycie magicznych przedmiotów, czyli jeżeli zabijam ja, to liczy się moja szansa, a jeżeli zabija najemnik, to liczy się jego szansa plus moja szansa. No pewnie ze złotem jest podobnie, ale nie jestem pewien. Dobra, idziemy dalej. Strzelamy na wiwat. Zobaczymy, jakich przeciwników tu będziemy mieli. Oj, znowu istoty strzelające obrażeniami fizycznymi. Znowu mi się to nie podoba zbytnio. Głowa gwiazdy. Jakiś bosior straszliwy. Aczkolwiek mniej straszliwy niż te łuczniczki, nawet białe ich wersje. Póki nie podchodzimy blisko takiej istoty oczywiście. Dobra. I teraz tak, ci barbarzyńcy są uwięzieni gdzieś w fortyfikacjach, nie wiem czy akurat w tych, a i twarde te wieżyczki, zabarykadowana wieża, będziemy to niszczyć. Będę się trzymał blisko tych fortyfikacji i będziemy szukać barbarzyńców, tutaj są, oj, trzeba uważać, bo oni mocno potrafią klepać, zwłaszcza, że mają przyspieszenie. Jeszcze aurę tutaj dostałem, zmniejszenie obrony oraz odporności, dobra, padł, nie wiem czy to był demon. Będę musiał zwracać na to uwagę, kiedy mamy do czynienia z demonami tutaj w piątym akcie, czy dużo ich będzie.
No ale tutaj na tyle często są losowane istoty na tych różnych lokacjach. Wiecie, istoty z różnych aktów praktycznie. No, że praktycznie mogą nam także wylosować demony właśnie z innych aktów. Nie wiem, po co ja te wieżyczki niszczę. W każdym razie uwolniliśmy pierwszą grupkę żołnierzy. I idziemy dalej. Kolejne klatki mogą być jeszcze na tych fortyfikacjach, dlatego jednak je obadam. Oj, tutaj strzelają tymi różnymi tymi pociskami z katapult. Lodowymi mogą sobie strzelać, bo zadają stosunkowo małe obrażenia. Niby powinny zamrażać, ale mamy kruczy lód, także mnie nie zamrażają. Jest super. O, właśnie tych kotów się najbardziej boję, tych oszczepników takich. Bardzo ich nie lubię. Tutaj musimy zachować naprawdę wielką ostrożność. No takie oszczepy jak wejdą we mnie, tak z kilka sztuk, to naprawdę potrafią sporo życia zabrać. Gdzie jest w ogóle mój najemnik i ta walkiria? Lepiej sobie przywołam tutaj chociaż walkirię. Oj, ta łuczniczka jakoś tak ucieka, jakby była od jakiegoś bossa. Strasznie szybcy są. Dobra. O, kolejny oszczepnik. Widzę go tam. Jeszcze więcej ich tu jest. Kurde, czają się na mnie. Może zostawmy ich w spokoju. Chociaż nie zostawi ich w spokoju. Musimy jednak... Jakie te trucizny obrażenia zadają kolosalne. Ale to nic, no to już jest piąty akt na Helu, także musimy się spodziewać takich właśnie niespodzianek. Kolcze buty, jakoś bardzo dużo życia to ja nie mam. Aczkolwiek jakbym grał na softcore, miałbym dużo, dużo mniej, bo bym wtedy inwestował dużo punktów więcej w zręczność, bo byłyby większe obrażenia, byłaby większa skuteczność ataku. Ale jednak muszę inwestować w żywotność stanowczo. No i te oszczepy, muszę uważać. Stanowczo uważać. Nie wiem, mam też dylemat, czy jak we mnie takie oszczepy lecą, to czy stać w miejscu i liczyć na unik, czy jednak próbować się odsuwać. Tylko jak się odsuwam, to nie dość, że nie zadziała unik, wiecie, wynikający z obrony, czyli mogą we mnie wszystkie te pociski wejść, to jeszcze na pewno nie zadziała ta większa szansa na unik z drzewka wtedy, o, to omijanie. Tylko wtedy może zadziałać odskok. On szansa na odskok 37%, tutaj mamy 45% niby. Fazowe ostrze, no to chyba warto sprawdzać. 5 miejsc na klejnot, chyba dobrze, żeby eteryczne było, wtedy to miałoby jakiś sens, a tak to nie. To raczej kiepski przedmiot handlowy by był w takiej formie, jak go znalazłem. Dobra. Szukamy kolejnych barbarzyńców na pewno. Najemnik, widzę, już załączył także aurę mocy. Moglibyśmy sprawdzić zaraz, czy te dwie aury się kumulują. Ale to może za chwilkę. Musimy mieć jakieś takie bezpieczne zaplecze tutaj. Wtedy będziemy sobie sprawdzać. Może jak uwolnię tych barbarzyńców, to wtedy sobie będziemy patrzeć. Czy ta aura na pewno się kumuluje z aurą mocy? No ale powinna, aury się ogólnie kumulują. Nie to co klątwy, że jedna znosi drugą. Albo kapliczka, że znosi klątwę, czy klątwa efekt kapliczki. Aury stanowczo powinny się kumulować. No chyba, że to jest aura tego samego typu. Powiedzmy, jak działają dwie takie same aury, na przykład mocy, no to wtedy zawsze działa ta potężniejsza. Dobra, mamy na pewno kolejne fortyfikacje tutaj. Muszę jednak zabijać wszystko, co widzę, wszystko, co we mnie strzela. Sługus, ale zginął chyba. Te łuczniczki to są demony. Bardzo szybko giną, ale też bardzo szybko się poruszają i mogą mnie zaskoczyć. Ale pospadło. O, tu może będą klatki, tak jest. Mamy klatki. Jeszcze tylko jedną grupkę barbarzyńców musimy uwolnić. Mam nadzieję, mogą nawet w tych fortyfikacjach być. To już byśmy mieli z głowy. O, tutaj są demony małe. Bardzo dobrze. A, czy one i tak mają mało życia, więc czy to demony, czy nie, to i tak by szybko padały. No, ale praktycznie chyba mamy je na hita, skoro są demonami. Procarze. Ach, nie lubię tych procarzy. Mam nadzieję, że szybko opuścimy tę lokację i będziemy mieli tych procarzy z głowy. Jest, uwolniliśmy ostatnią grupkę barbarzyńców. Czyli zasłużyłem sobie na kolejną nagrodę, nie tylko taką wynikającą, no wiecie, z samej gry, która jest zawsze, znaczy nagroda oczywiście, tylko taką nagrodę, jaką sobie jeszcze sam zaplanowałem, zaraz wam powiem o niej. Tylko teraz tak, fajnie by było, żebym jednak stanął przy jakiejś ścianie. No i widzę aurę, błogosławiona celność. Czyli wszystkie potwory w okolicy, którzy mają tę aurę, mają zwiększoną skuteczność ataku. Także procarze jakby się załapali. Ale to chyba ten boss miał, którego właśnie zabiłem, także już nie ma problemu.
Jestem przy ścianie tutaj praktycznie. Aha, skrzynki nie mogę otwierać, bo nie noszę kluczy, ale to nic. Ale to nic. Dobra. Jeszcze tutaj troszeczkę postrzelamy sobie. Zaraz sprawdzimy tę aurę, czy ona się na pewno kumuluje od najemnika. Jeżeli by się nie kumulowała, to byśmy wzięli jakiegoś innego najemnika wtedy. Z jakąś inną aurą może wtedy by się kumulowało. Ale nie, no musi się kumulować. Nie ma cudów. Procarz. Szybko ich wyeliminuję. Dawno strzały nie podnosiłem. Pewnie nam się mogą skończyć lada chwila. Fajnie by było zaznaczyć punkt nawigacyjny, tylko że on będzie dopiero na kolejnej lokacji, także no, to nie takie proste. No ja tak myślałem, że ten poziom zdobędę szybciej, no, ale chciałbym jeszcze go w tym odcinku jednak zdobyć, no. Katapulty. Zniszczona. Procarz. Szybko ubić. Bojowy miecz, to nieważne. No, tutaj gdzieś się zatrzymamy. Najlepiej, żebym trafił. O, dobra, tu jesteśmy w rogu. Tylko teraz tak, najemnika w ogóle przy mnie nie widać. Dobra, już jest. Może jeszcze kawałek się przejdę, czy na pewno tutaj... Dobra, chyba nikogo nie ma. Jestem bezpieczny. Stanę sobie tutaj w rogu. Tutaj chyba żadna katapulta mnie nie może ostrzeliwać, zwłaszcza, że to już jest podnóże góry. Właściwie to nie jest podnóże góry. Podnóże góry by było jeszcze niżej. Jesteśmy na jakiejś takiej gigantycznej półce skalnej. Dobra, teraz tak. O, mam jednak jakieś strzały tutaj. Wywalimy je. A, i teraz tak. Zrobimy sobie coś takiego. Najemniku, najemniku, oddaj tę swoją broń. Jakie my mamy w tej chwili obrażenia wynikające tylko z tej jego aury? 4221. 4221. A teraz... 5400. No to raczej się kumuluje. No niemożliwe, żeby to był efekt działania samej aury koncentracji. No. Także kumulują się te aury. Jest super. Super sprawa ogólnie. Mamy obrażenia 5418. No oczywiście plus ta kolosalna szansa na zadanie podwójnych obrażeń wynikająca z uderzenia krytycznego, plus ta nasza szansa na druzgocące uderzenie. Właśnie, a propos druzgocącego uderzenia, to jest moja właśnie kolejna nagroda, o której chciałem powiedzieć. Mianowicie włożymy sobie runkę Ber do Windforce'a. Będziemy mieli już 80% szansy na druzgocące uderzenie, to jest masakra. No a poza tym oczywiście pamiętajmy, że mamy przeciwko demonom tę szansę. 4,5 razy zwiększone obrażenia przeciwko demonom. Ale okej, musimy sobie tak, włożyć runkę Ber do Windforce'a. Wielu by to uznało za stratę runki Ber, ale nie ja. Ja to sobie tak właściwie zrobię. Czyli tak, potrzebujemy łuku naszego oraz runki Hel oraz zwoju miejskiego portalu, zapomniałem. Musimy wyteleportować gdzieś ten klejnot z łuku. Gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie go wyteleportuje. Także nie będę wiedział, gdzie ten klejnot się właściwie pojawił. Jeżeli ktoś kiedyś znajdzie taki klejnot identyczny jak ten mój z łuku, to znaczy, że to jest ten mój klejnot, że został wyteleportowany gdzieś tam. O, klejnot zniknął, nie wiadomo gdzie jest i teraz możemy sobie w nasz łuk włożyć runę Ber, która w broni właśnie zwiększa o 20% szansę na druzgocące uderzenie. Super. Pyk. No mamy. Jest. 20% zwiększona szybkość ataku i tak dalej, jest. 20% zwiększona szansa na druzgocące uderzenie i odrzut. Super. Znaczy, no to już widzicie, że w tym momencie zrezygnowałem jednak z tego mojego planu co do... To się wiara nazywało, tak? Miałem sobie wiarę zrobić, ale jednak, wiecie co, no zależy mi na tym odrzucie w broni, no. Bardzo mi zależy na tym odrzucie, no i bardzo mi się podoba to, że no jednak są kolosalne obrażenia tutaj, które jeszcze zwiększają się z poziomem. Zwłaszcza, że ja te obrażenia będę jeszcze procent wyciągał z nich. To będzie moja nagroda za uwolnienie Ani, taka dodatkowa. Mianowicie będziemy już mogli sobie wykasować runę z hełmu, bo dostaniemy zwój z odpornościami, a tutaj jeszcze pomyślałem nad talizmanami, także... Znaczy no, między innymi ta pochodnia piekielnego ognia zwiększyła nam odporności, jak ją zmieniłem. Także będziemy mogli już runę wykasować, włożymy sobie w ten hełm ten klejnot, który znalazłem wcześniej. Bardzo sympatyczny ten klejnocik jest, przynajmniej póki co go włożę. Może coś się w przyszłości znajdzie lepszego, ale na razie zobaczcie, 30% zwiększone obrażenia, masakra, 10 do minimalnych obrażeń, fajna sprawa, jeszcze skuteczność ataku się zwiększy i dostaniemy bonus do zręczności, na czym mi bardzo zależy. O, to będzie nasza nagroda za uwolnienie Ani.
O, możemy sobie transmutować w sumie te ametysty bez skazy jako przedmiocik handlowy albo kraftowy. Nie wiem jeszcze, co będę z nim robił. Gdzie jest Kane? Niech mi zidentyfikuje. Niech mi zidentyfikuje tutaj ten talizman słaby. I teraz tak, te mikstury możemy sobie w sumie zostawić w skrzynce. Jeszcze odbierzemy nagrodę od Quelkeka, czyli dostaniemy runki Ral Ortal pod przysięgę starożytnych, aczkolwiek żadnej przysięgi nie będę z nich robił już na tym etapie. O, ale questik będzie załatwiony. Z miejscem na klejnot sobie czekamy, może to nam się jeszcze kiedyś przyda, a może nie. Może przyda mi się do innej postaci. O! I co? Możemy wyruszyć w teren, przetestować sobie nasze druzgocące uderzenie zwiększone. 80% szansy na druzgocące uderzenie. Przy mojej szybkości ataku, wysyłania tych wszystkich strzał, to jest po prostu masakra. Jeszcze fajnie by było celność zwiększyć jeszcze bardziej, ale to spokojnie to się zwiększy na pewno. Jak włożymy ten klejnot ze zwiększoną celnością, jeszcze na pewno będę chciał drugi krótszy lód jednak chwycić, no bo nie będę chodził z takim beznadziejnym pierścieniem, który mi daje tylko odporności. No właśnie, nagroda za wykonanie kolejnego questu po Ani. Nie wiem, jaki tam zrobię, czy to będą już starożytni, czy może Nihlathaka jednak wcześniej zrobię. To będzie taka nagroda, że zrobię sobie porządek z talizmanami, tak żeby jednak większe odporności mieć i sobie jednak chwycę ten kruczy lód. Będziemy mieli nowy bonus do zręczności, 20... No pewnie postaram się kupić taki kruczy lód, który doda nam jednak 20 punktów do zręczności. I dostaniemy znowu kolosalną skuteczność ataku, bo zobaczcie, kruczy lód może mieć nawet powyżej 200 punktów do skuteczności ataku, to masakra jest. O, i dostaniemy nową absorpcję zimna jeszcze, dodatkowe 20%, jak będziemy mieli drugi kruczy lód, super. Okej, ale to póki co to na razie jeszcze nie to. Musimy wrócić się tutaj i znaleźć punkt nawigacyjny. No jeszcze w tym odcinku ani nie będę raczej uwalniał. Jeszcze nie teraz. Musimy póki co znaleźć punkt nawigacyjny i sobie zakończę odcinek. A, zbroja łuskowa, to nieważne. Tutaj na pewno będzie boss pilnował przejścia dalej. Pamiętacie go? Ten taki, który wbija macki w glebę i próbuje nas zabić. Zapomniałem, jak on się nazywa. Okogłów jakiś? Nie. Jak on się zwał? Oprawca śmiech. Oj, tutaj są ci procarze. Nie lubię ich. Oni chyba jeszcze zamrażają, co? O, kogłów, tak, o, zapamiętałem go w końcu. Okej, okay. Demoniczne impy, czyli demony. Druzgocące będzie teraz ładnie wchodzić. Ciekawe, jaką mam skuteczność ataku w ogóle. Na przykład w przypadku bestii oblężniczej 85%. No dużo mam w przypadku bestii oblężniczej. Ale na przykład w takiego procarza, ale to chyba mi się nie załączył ten procarz. Jeszcze załączył się też 85%, no nie jest źle. W tym czwartym akcie tam, jak chodziłem po tych arasach, to tam, no niby miałem chyba tych panów jadu 79% czy 80%, nie pamiętam. Tutaj wkroczyliśmy do piątego aktu, to na starcie ta skuteczność ataku jest nawet przyzwoita. Przynajmniej w przypadku tych istot, które teraz sprawdziłem, no bo teraz na przykład wygeneruje nam już inne istoty. Ciekawe, co tu będzie. Puścimy Walkirię przodem, aha, od razu się wróciła praktycznie. Zobaczymy, co tu będziemy mieli za wrogów. Tu już raczej krawędzi się zbytnio nie będę mógł trzymać, bo jednak muszę znaleźć punkt nawigacyjny. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy go szybko. Oj, tu chyba bossa jakiegoś zabiłem. Nie wiem, co to za boss był. Ale przy tym krytycznym uderzeniu, znaczy, no właśnie, druzgocącym, to będą momentalnie padali. Nawet taka rysa kamienia, zobaczcie, potężna. Boss się rozpyknął momentalnie. A, co my tutaj jeszcze mamy? Tych mikstur pełnego wzmocnienia nie podnoszę. No raczej staram się unikać ciosów, ale wiecie co? Klątwę to ja bym sobie jednak zniósł może. Zwłaszcza, że Malach jest blisko. O, mamy już questik z Anią. Haha, czeka na nas kolejna nagroda. Zwój z odpornościami oraz żółty klejnot, który włożę sobie w hełm, jeżeli to zadanie wykonamy. To może zrobimy tak, jednak będę się trzymał tych krawędzi i, no tak jak robiłem na poprzednich poziomach trudności, będę po prostu, jak dotrzemy do fortyfikacji, to będę chodził wzdłuż fortyfikacji, o tu też był chyba boss albo czempioni, będę chodził wzdłuż fortyfikacji i potem dopiero zagłębiał się jakby w centrum. Aha, tutaj mamy ścianę, no dobrze, cały czas się trzymamy krawędzi, szukamy fortyfikacji. O, przywróceni magowie, to nie ma z nimi problemów. Ogniem nie mogą atakować.
Na pewno się boję ognia mniej niż obrażeń fizycznych. Czyli na razie skomplikowanych bossów tutaj nie mamy. O, nie, myślałem. Bo taki sztandar chyba też czasami jest przy punkcie nawigacyjnym, ale nie. Tymczasem trafiliśmy na otchłań Acheronu. No nie będę tam wchodził. A raz 85 to nie jest, a zagrożenie może być spore. Także może jednak nie. O, i teraz mamy fortyfikację, więc idę wzdłuż fortyfikacji. Samych fortyfikacji dokładnie nie będę badał, bo na pewno w fortyfikacjach nie może być punktu nawigacyjnego, a tylko punkt nawigacyjny nam tutaj chodzi. W tej chwili. Co to za wrogowie? Magowie. Co to za wrogowie? Magowie. No tak. DJ Procek. Mamy punkt nawigacyjny, właściwie MC Procek. Dobra, mamy punkt nawigacyjny, czyli to, co planowałem zrobić w tym odcinku, no za wiele nie zrobiłem w sumie. Moglibyśmy jeszcze iść na to kryształowe przejście. Ale nie, pójdziemy sobie w następnym odcinku na kryształowe przejście. Zwłaszcza, że nawet jakbym Anię uwolnił, to nie mógłbym sobie tej nagrody od razu dać, bo nie mamy tutaj na tej postaci runki Hell. Będę musiał sobie skombinować runkę Hell, no to nie będzie jakiś wielki problem, bo wiecie, musimy mieć runkę Hell, żeby wykasować runkę z hełmu, jak już Anię uwolnię. I potem sobie będę mógł włożyć ten talizman kości, o. Będzie super, no ale zauważcie, no kurde, nie zdobyłem tego poziomu, tak niewiele brakowało. Ale jednak, zobaczcie, jeszcze póki co zdecydowanie szybciej poziom idzie w czwartym akcie na tych Arasach tam. Wiecie, Rzeka Płomieni, Sanktuarium Chaosu, no. No to trudno, no ten poziom sobie dobiję poza nagrywaniem, no bo wiecie, no będę jeszcze pewnie sobie grał na tej Rzece Płomieni. Szukał przedmiotów i tak dalej, może coś ciekawego znajdę. Jak coś ciekawego znajdę, to na pewno nagram, pokażę wam. A póki co to by było na tyle. Ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.